Witam Państwa serdecznie, Jakub Jurek, zapraszam na wydarzenia sportowe. Przed nami 10. seria PGNiG Superligi Piłkarek Ręcznych. W tej kolejce Metrako Zagłębie Lubin czeka wyjazdowe spotkanie z Piotrkowią Piotrków Trybunalski. Miedziowe w ligowej tabeli zajmują drugie miejsce. Rywalki z Piotrkowa plasują się w przedostatniej pozycji. Pomimo tego lubinianki do spotkania muszą podejść maksymalnie skoncentrowane. Wydaje mi się, że tak, choć jeżeli od początku tego meczu byśmy weszły tak jak później, czyli wykorzystując wszystkie sytuacje, które miałyśmy, to zaczęłybyśmy mecz od 5-0 i wszystko by się układało pod nas, ale dałyśmy z siebie wszystko. Później wypracowałyśmy pewne sytuacje, grałyśmy spokojnie. I znaczy spokojnie, wydaje mi się, że nie do końca, ale dałyśmy radę. Ważne jest to, że wygrałyśmy ten mecz, że nie dałyśmy się tak jakby w sumie zgnieść, że podniosłyśmy się i pokazałyśmy, że to my jesteśmy lepsze i nie popełniliśmy mniej błędów i wygrałyśmy po prostu. Będzie to ostatni mecz o ligowe punkty w tym roku. Lubinianki po dwóch przegranych meczach przełamały się i zwyciężyły w derbowym meczu z KPR-em Kobierzyce. Chciałabym, żebyśmy właśnie częściej rozgrywały takie mecze. I mam nadzieję, że to początek tych dobrych spotkań. Sobotni mecz w Piotrkowie Trybunalskim rozpocznie się o godzinie 17. Mecz na własnym parkiecie rozegrają także piłkarze ręczni Zagłębia. Lubinianie w sobotę podejmować będą energię MKS Kalisz. Miedziowi po bardzo dobrym początku sezonu spuścili nieco z tonu. Zagłębie grało z dużo wyżej notowanymi rywalami i w tych spotkaniach nie punktowali. Maraton był, ale on już jest za nami. Teraz mamy tylko w głowie przeciwnika z Kalisza i na ten mecz musimy się przygotować i już się przygotowujemy. Spotkanie sąsiadów w Lubinie zapowiada się bardzo ciekawie. Naprzeciw siebie staną 7 i 6 drużyna PGNiG Superligi Mężczyzn. Wiemy, że to będzie trudne spotkanie. Wiemy, jakim zespołem jest Kalisz. Jest to w większości zespół, czy składający się zespół z zawodników doświadczonych i wiemy, jak potrafią grać i musimy się naprawdę dobrze przygotować, żeby te 3 punkty no, zostały w domu. Zagłębie z energią MKS Kalisz zagra w sobotę o godzinie 18 w hali Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie. Już 2 grudnia 2019 roku w hali RCS na piłkarskich kibiców będzie czekać nie lada atrakcja. Po raz pierwszy w historii do Lubina przyjedzie reprezentacja Polski, która zagra mecz z Serbią. Ruszyła sprzedaż biletów na to wydarzenie. I tą informacją kończymy dzisiejsze wydarzenia sportowe. Państwu serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia.